Potrójne espresso, szanowni państwo, witamy posłów i polityków. Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje Andrzej Kosztowniak, a Koalicję Obywatelską Artur Łącki. Dzień dobry, dobry panom. Witam serdecznie. No, ponieważ na naszej antenie padły te słowa, to musimy to raz jeszcze przypomnieć. Pan Artur Łącki, pan poseł Artur Łącki stał się tutaj bohaterem memów i rozlicznych komentarzy w internecie, bo jest autorem słów, że Prawo i Sprawiedliwość miało szczęście, że w czasie drugiej kadencji pojawiła się najpierw zaraza, czyli COVID-19, a potem wojna. No i jak po tych dwóch dniach? Dalej podtrzymuje pan to stwierdzenie? Ja myślę, że z kim by pan nie porozmawiał, to by panu tak powiedzieli, bo to jest prawda. No, to też będę jeszcze raz o tym mówił. W czasie sytuacji kryzysowych w państwie społeczeństwo nie patrzy na to, kto rządzi, tylko scala się wokół rządzących, czy oni są dobrzy, czy źli, bo tak to wygląda. To były, czy są, bo wojna na Ukrainie trwa nadal. Sytuacje kryzysowe. I tak to wygląda, podtrzymuję. A jak to się stało, że Platforma nie wykorzystała ataku Rosji na Ukrainę w 2014 roku? No też było zjednoczenie. Nikt nie wykorzystał ataku Ukrainy na Rosję w 2014 roku, jak pan sobie dobrze przypomina. Żadne państwo, zresztą powiedziała o tym chyba niedawno nawet pani premier Finlandii, że nic, że to był błąd, że nic świat nie zrobił wtedy w 2014 roku i nic nie zrobił. Nie byliśmy ani gorsi, ani lepsi w tamtej sytuacji. Po prostu zachowaliśmy się dokładnie tak samo, jak zachowali się wszyscy. No właśnie. No to wróćmy rzeczywiście, porównajmy te dwa zachowania. Czy Polska też w tym roku, 2022, zachowała się tak samo jak wszyscy? Andrzej Kosztowniak. Przede wszystkim pozwolę sobie bardzo krótko skomentować te słowa wcześniejsze. No, otóż Prawo i Sprawiedliwość nie zyskało niczego na tej wojnie. Otóż musimy sobie przypomnieć, że Prawo i Sprawiedliwość prowadziło Polskę przed COVID-em i w okresie do wojny jako najlepiej rozwijającą się polską, europejską gospodarkę. Pamiętajmy o tym, że w Polsce było jedno z najniższych bezrobocia w Europie, więc trudno tu, panie pośle, mówić o tym, że Prawo i Sprawiedliwość coś na tym zyskało. Gdybyśmy mieli ten komfort prowadzenia normalnie polityki, pewnie dzisiaj sytuacja gospodarcza naszego kraju by i Polaków tym samym byłaby zdecydowanie lepsza. A na to, czy porównujemy te dwa okresy, zarówno ten z 2014 roku, jak i ten, z którego dzisiaj obserwujemy. Otóż, szanowni państwo, sytuacja była dokładnie taka sama. Rosja wtedy zaatakowała i teraz zaatakowała. Inna była forma reakcji na tą sytuację i to właśnie dzięki Prawu i Sprawiedliwości, polskiemu premierowi, prezydentowi, bo myślę, że tutaj trzeba bardzo jednoznacznie podkreślać rolę prezydenta Andrzeja Dudy, świat zwrócił w ogóle uwagę na tą sytuację, bo pamiętajmy o tym, że ten moment to był moment, w którym Polska podjęła bardzo silną ofensywę dyplomatyczną na całym świecie i stała się pewnego rodzaju sumieniem świata w odniesieniu do tego, co Rosjanie wyprawiają na ziemi ukraińskiej. Warto pewnie przypomnieć, że 23 lutego ubiegłym roku w Kijowie był prezydent Andrzej Duda, chyba dzień wcześniej premier Mateusz Morawiecki, może dwa dni wcześniej, ale tak czy inaczej w tej końcówce intensywność kontaktów polsko-ukraińskich była bardzo wysoka, no i powiązana z transportami broni, które przelatywały. To też warto przypomnieć tą trasę lotów brytyjskich samolotów. One wtedy woziły całe palety pocisków NLO, które potem rozstrzeliwały rosyjską broń pancerną, i żeby przelecieć do Rzeszowa, a potem na Ukrainę, te samoloty omijały Niemcy. Nie dało się po prostu przelecieć przez Niemcy. Co za... A Niemcy mówili, że no, nikt ich nie prosił o zgodę. Pewnie dlatego, że mogliby odmówić. No dobra, sytuacja się zmienia. Prezydent Stanów Zjednoczonych przyjedzie jutro. No i czego się w takim razie panowie po tym spodziewacie? Artur Łącki, Koalicja Obywatelska. No wie panie redaktorze, pan prezydent Biden przylatuje jutro. Jutro będzie przemawiał w Arkadach Kubickiego, a już dzisiaj wszyscy mówią, że będzie to przełomowe przemówienie, czyli jeszcze nie wiemy, o czym powie pan prezydent, a już
stawiamy mu poprzeczkę bardzo wysoko. Mówimy, że będzie to takie same przemówienie, jak kiedyś przemówili prezydenci Stanów Zjednoczonych, kiedy mówili o tym, że chcą zniszczyć Związek Sowiecki. A nie, tak, tego nie powiedziano. Było jedno Johna Fitzgeralda Kennedy'ego w Berlinie, gdzie stojąc naprzeciwko muru berlińskiego powiedział Ich bin ein Berliner i tak. Potem się Niemcy śmiali, że mówił, że był takim pączkiem, który nazywa się Berliner. A drugie, no to również w Berlinie prezydent Ronald Reagan, który powiedział Mr. Gorbachev, tear down this wall, czyli proszę zniszczyć ten mur. A o niszczeniu Związku Sowieckiego nie było oficjalnie. Związku Sowieckiego, nie Rosji, tylko Związku Sowieckiego. Wracając do prezydenta Bidena, ja mam nadzieję i myślę, że wszyscy w Polsce mamy nadzieję, że poruszy dwie, a według mnie trzy kwestie. Pierwsza kwestia to, że podziękuję Polakom, Polkom i Polakom za to, że tak stanęli w obliczu tej strasznej wojny w pomocy Ukraińcom, że zwykli obywatele Polacy dzień po tym, czy nawet w samym dniu, jak tylko zaczęła się ta barbarzyńska wojna, stanęli w pomocy dla Ukraińców. I to nadal. A dlaczego pan podkreśla, że zwykłym Polkom i Polakom? Dlatego, że to na początku Polacy i Polki ruszyli z pomocą Ukraińcom, nie Polski. Była taka teza, że właśnie nie rząd, a Polscy i Polacy. No to jak to się ma do tego, że przed chwilą mówiliśmy, że 23 lutego w przeddzień ataku był w Kijowie prezydent? Panie redaktorze, my mówimy o tym, co się stało po ataku. Po 24, tak. A przed tym nas nie interesuje, rozumiem. Mhm. A jak to rozumie pan Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość? Jeszcze nie skończyłem. Bo to jest... Panie Andrzeju, dajmy dokończyć panu posłowi. Druga teza, drugie, chciałbym, żeby pan prezydent Biden, i myślę, że też to powie, czyli twardo powie jeszcze raz, że Amerykanie stoją za Ukraińcami, będą stali do ostatecznego zwycięstwa Ukrainy nad Rosją. I trzecia, nie wiem czy akurat w przemówieniu, ale może w rozmowie z naszymi rządzącymi, że powie im o tym, że Polska jest teraz jednym z najważniejszych sojuszników Ameryki w tej części świata, ale oni chcą, żeby Polska była demokratyczna, pluralistyczna i wolna, a nie taka, jaką sobie właśnie teraz na tą modłę, nie wiem, jakiegoś takiego pół dyktatory kroją pan Kaczyński, pan Duda czy pan Morawiecki z panem Ziobrą. Myślę, że chciałbym, żeby te trzecie to było takie pokiwanie palcem polskim elitom teraz rządzącym. A to się dowiemy, czy prezydent Biden posłucha Artura Łąckiego, ale najpierw posłuchajmy Andrzeja Krzysztofniaka, Prawo i Sprawiedliwość. Nie mówię, co ma powiedzieć, ja mówię, co chciałbym. Mam nadzieję, szanowni państwo, że z jednej strony rzeczywiście ta historyczna wizyta, bo jednak historyczna, drugi raz w ciągu jednego roku prezydent Stanów Zjednoczonych znajduje się w Polsce i oczywiście on znajduje się w konkretnej sytuacji, z racji też konkretnej sytuacji międzynarodowych. Mówimy tutaj o wojnie i tutaj nikt w żaden sposób tego nie jest w stanie zakłamywać, ale mam nadzieję, że prezydent swoim zachowaniem, ale zresztą obecnością w sposób jednoznaczny podkreśli, że Polska jest liderem dzisiaj w Europie i liderem z jednej strony układającym pewnego rodzaju relacje geopolityczne. I tutaj panie pośle, bez względu na to, jak nie chciałby pan dostrzegać pozytywnej roli Prawa i Sprawiedliwości prezydenta, myślę, że pan to wie, ale na potrzebę tego programu próbuje się pan bardzo mocno różnić. Ma pan świadomość też tego sukcesu dyplomatycznego ze strony zarówno prezydenta Andrzeja Dudy, jak i premiera Morawieckiego, ale też całego rządu, bo pamiętajmy o tym, że tą sytuację, do której doprowadziliśmy, a więc zainteresowania międzynarodowego sytuacją na Ukrainie, prowadziło mnóstwo osób związanych z polskim rządem i polskim prezydentem. A to, co jest istotne i to, co mam również nadzieję usłyszeć w przypadku prezydenta Stanów Zjednoczonych, to podkreślenie tej roli Polski dzisiaj w budowie demokratycznej Europy, bo bez względu, jak nie będzie pan próbował tu przedstawiać w formie takiej czy innej dyktatury, ja myślę, że prezydent Stanów Zjednoczonych również powinien zwrócić uwagę choćby na potrzebę reformy Unii Europejskiej, która nie powinna opierać się o pieniądze rosyjskie, arabskie, a powinna się opierać przede wszystkim o interes Europejczyków,
czyli nas i państw europejskich, we współpracy z najsilniejszym partnerem, jakim są Stany Zjednoczone. I tego bym też oczekiwał, aby pokazał elitom europejskim no, pewną drogę postępowania, która jest de facto dla nas drogą jedyną. Właśnie demokracji i współpracy z najsilniejszą i największą demokracją, jaką są Stany Zjednoczone dzisiaj na świecie. A jak pan poseł, mówię do Andrzeja Krzysztofniaka, Prawo i Sprawiedliwość, tłumaczy wystąpienia no, na przykład Grzegorza Schetyny, polityka o kilkudziesięcioletnim stażu parlamentarnym, byłego ministra spraw zagranicznych, byłego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i tak dalej, który na pytanie, czy Polska w jakiś sposób ma decydującą rolę, pomaga Ukrainie, twierdzi, że znacznie bardziej pomagają Amerykanie, a przede wszystkim jednak Niemcy. Skąd to się bierze? Czy to jest jakiś element osobowościowy, czy też ponieważ pojawia się to samo stwierdzenie wśród wielu polityków opozycji, jest to jakiś element planu politycznego? Może element osobowościowy, chociaż tego aż tak bardzo bym nie szukał w jednej, w drugiej, w piątej, dziesiątej osobie, bo pamiętajmy, to jest interes polityczny Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska musi się czymś różnić od Prawa i Sprawiedliwości. Uznała, że jeżeli dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość prowadzi skuteczną politykę, zarówno dla bezpieczeństwa Polski, ale również bardzo istotną politykę dla funkcjonowania w ogóle Europy w tym kształcie, który pamiętamy i chcielibyśmy, aby on był naszym cały czas udziałem. Platforma uznała, że bez względu na to jak, to musi się różnić. I myślę, że dzisiaj trochę w takim amoku polityczno-intelektualnym, no, te osoby wypowiadają słowa, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości, bo myślę, że ci wszyscy, którzy patrzą choćby na to, co w ostatnim roku, bo nie już w ostatnich miesiącach, robiły Niemcy, czy zresztą, żeby była jasność, wiele innych państw. One, szanowni państwo, dopiero podjęły realną współpracę po bardzo silnym nacisku dyplomatycznym ze strony polskiego rządu i polskiego prezydenta. I ktoś, kto obserwuje tą sytuację, zresztą dynamiczną, widzi to, jak te wszystkie ofensywy dyplomatyczne, jak ta obecność, jak stawianie tak naprawdę sprawy bardzo jasne, zarówno przed bramą brandenburską, jak i w siedzibie Parlamentu Europejskiego, czy parlamentów francuskiego, holenderskiego, czy innych, powoduje to, że sumienie Europejczyków musi być ruszone. Ja mam świadomość, że Niemcy mają swoje interesy również we współpracy z Rosją. W pewnym uzależnieniu od rosyjskiej gospodarki. Niemniej jednak też muszą mieć świadomość, że jednak są częścią świata zachodniego, a nie częścią świata tylko i wyłącznie współpracy gospodarczej pomiędzy Niemcami a Rosją. Ja myślę, że dzisiaj sama Platforma jest w wielkim problemie, bo ja przypomnę dwie reakcje. To, co się stało i pan poseł raczył powiedzieć tutaj o reakcji zwykłych Polaków, ale i też o polskim rządzie. To ja, panie pośle, przypomnę. To my budowaliśmy mur na granicy z Białorusią, a pana koledzy biegali z reklamówką, zresztą nie wiadomo czego, po granicy, próbując wykorzystać tą całą sytuację do przedstawienia swojej osoby w mediach nie tylko polskich, ale międzynarodowych. To jest ta formuła reagowania. Państwo mówicie, że się nic nie dzieje i chcecie za wszelką cenę nie dostrzegać rzeczywistości barbarzyńskiej, bo to trzeba też jasno powiedzieć, barbarzyńskiej, bo Rosja dzisiaj w sposób barbarzyński niszczy, ale i też morduje Ukraińców. I myślę, że ta polska reakcja jest właśnie dzisiaj elementem, który zasługuje na bez wątpienia dostrzeżenie i mam nadzieję, że prezydent Biden w sposób jednoznaczny powie, że to Polska jest dzisiaj gwarantem bezpieczeństwa w Europie razem ze Stanami Zjednoczonymi. Tego bym oczekiwał, tego bym sobie życzył, ale nie chciałbym na pewno tylko i wyłącznie takich pustych haseł, które by się sprowadzały tylko i wyłącznie do powiedzenia, że jesteście fajni, bo walczycie o bezpieczeństwo. Ja nie kryję jako polski polityk, ale przede wszystkim obywatel oczekiwałbym jasnych, silniejszych deklaracji, bliższej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi na rzecz budowy bezpieczeństwa Europy. No to samo pytanie do Artura Łąckiego. Z czego bierze się to deprecjonowanie udziału Polski w sytuacji walki z agresją na Ukrainę, wspomaganie tego kraju przez polityków Platformy Obywatelskiej? Tak, proszę, ja nie uważam, żeby pan Schetyna w swojej wypowiedzi deprecjonował udział Polski w pomocy Ukrainie. Polska pomaga Ukrainie w bardzo dużym stopniu. No tak, ale bardziej
pomagają Niemcy, jak powiedział pan Schetyna. No to jest prawda. No, to nie jest prawda. To nie, ani nie jest prawda procentowa, ani kwotowa. No, biorąc pod uwagę niemiecki PKB, to widzimy, że ten wysiłek Niemiec to jest o kilka rzędów wielkości mniej niż polski. Rozmawiali tak o PKB czy o bezwzględnych kwotach. No, rozmawiali raczej o bezwzględnych kwotach. To i to Niemcy dopisują wszystko. Dobrze było czasami powiedzieć, jak jest naprawdę. Krajem, który najbardziej pomaga, są Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu, zdaje się, są właśnie Niemcy. Na trzeciej są chyba Włochy czy Francja. My jesteśmy na miejscu. Monako i Liechtenstein. I tak to wygląda, ale abstrahując od tego, to trzeba powiedzieć jasno, Polacy, Polki i Polacy i Polska pomagają tyle, ile mogą, pomagają bardzo i widać to. I z tym się zgadzamy, bez wątpliwości. Będziemy robili wszystko, żeby ta pomoc nadal szła i żeby tą pomoc zwiększać. I ta wizyta pana prezydenta Bidena, myślę, że też przyczyni się do tego i pokazuje paradoksalnie. Zapytam pana o jedną konkretną rzecz, jeśli można, Artur Łącki. Skończę. Pokazuje to, co ja mówiłem na początku. Rząd polski mógł się różnie zachować, jak zaczęła się ta wojna w zeszłym roku w lutym. Ale zachował się przez to, jak zachowali się Polacy i Polki, zachował się przyzwoicie. I to jest bardzo ważne. I to jest bardzo ważne, że zachowaliśmy się i rząd polski zachował się przyzwoicie i pomaga Ukrainie. I to cały świat widzi. I to jest sukces tego rządu. Muszę to przyznać. Ale sukces polegał na tym, że wpatrywali się w to, co zrobili Polacy i Polki. Panie redaktorze, panie pośle, nie można tego pozostawić. Andrzej Krzysztofniak. W momencie, kiedy agresja rosyjska na Ukrainę nastąpiła w pierwszych godzinach, bardzo wczesno porannych, pracował już polski rząd, zbierając się wspólnie i analizując tą sytuację i podejmując pierwsze decyzje. Jeżeli pan uważa, że pierwsze minuty, czy pierwsza godzina, czy pierwsze dwie godziny to jest zbyt późno, reakcja Polaków nastąpiła po kilku dniach, co jest naturalne i to pooddaje nasz sposób myślenia i funkcjonowania i wartościowania z jednej strony życia, ale i relacji między sąsiadami. Ale polski rząd rozpoczął to w pierwszych godzinach. Panie pośle, wtedy, kiedy polski rząd rozpoczął tą pracę, to proszę mi wierzyć, zarówno pan spał, jak i ja spałem, bo o tej godzinie normalnie ludzie śpią. To polski rząd rozpoczął w pierwszych minutach tą pracę nad pomocą. I proszę nie opowiadać takich rzeczy, że dopiero było to następstwem i reakcją po reakcji Polaków, bo to też pokazuje i bardzo dobrze, być może, że to, co pan powiedział. W takim razie emanacją polskiego społeczeństwa jest polski rząd, bo dokładnie tak samo się zachował. Szkoda, że wy o tym nie pamiętacie. A wydaje mi się, że to nie jest zbyt mądre, jeżeli polscy politycy również na arenie międzynarodowej tutaj opowiadają, że no, tu polski rząd się opóźnił i tak dalej, a społeczeństwo poszło do przodu. Zostawmy ten temat i zajmijmy się robakami spożywczymi. Unia Europejska ma takie właśnie plany. Już wiemy, że do mączki mogą być wprowadzone jakieś tam robaki. Normalnie te robaki się odsiewało, a teraz będziemy je jedli, jak rozumiem, ze smakiem. Beze mnie, bo ja dziękuję bardzo. Ale który Rafał Trzaskowski jest prawdziwy? Czy ten, który wprowadza w Europie, w Warszawie przynajmniej, katastrofę komunikacyjną, zwęża główne ulice, zastawia miejsca parkingowe, podwyższa kwoty za te parkingi i tak dalej, zapowiada, że za rok ci, którzy mają stare samochody, nie będą mogli wjechać do centrum, więc zupełnie przypadkiem, nie tylko osoby starsze, ale też ci, którzy na przykład pracują na różnego rodzaju budowach, ci, którzy mają, startują w nowe życie, mają dzieci, jedno, dwójkę, trójkę, trzeba je rozwozić po mieście, no to już nie pojeździcie, będziecie jeździć tramwajami, bo Rafał Trzaskowski wam zabroni strefa czystego transportu, czy też ten Rafał Trzaskowski, który w filmikach w internecie mówi, że to w ogóle wszystko bzdury, nie będzie żadnych zakazów jedzenia mięsa, żadnych zakazów spożywania w ogóle, a ten zakaz ograniczenia samochodu to w ogóle jest nieprawda. No, ja nie znam osobiście Rafała Trzaskowskiego, może raz widziałem na dużą odległość, ale pan Artur Łącki może jest bardziej wprowadzony. Wie pan, ja nie wiem, dlaczego mamy rozmawiać o jakimś wielkim kłamstwie, bo zasugerował pan tutaj przed chwilą, że To Rafał... pan użył tego słowa, ale ja się z nim zgadzam.
prezydent Warszawy będzie zabraniał Polkom i Polakom jeść mięsa. To jest, nie wiem, no skąd pan to wziął, skąd pan taki jakiś, no to już nawet nie można powiedzieć, że to jest kłamstwo, tylko jakąś bzdurę pan przekazuje swoim słuchaczom, że ktoś komuś będzie zabraniał jedzenia mięsa. Panie redaktorze, pan chyba nie rozumie tego, co się dzieje ze światem, nie. Jak ten świat wygląda. I że a świat co się dzieje ze światem, proszę powiedzieć? Świat idzie do przodu i wszystko idzie do przodu. Podlega tym, że się zmienia. I pewnie zmieniają się też diety ludzi młodych. Ludzie młodzi, ja już to mówiłem u was na antenie, ludzie młodzi jedzą mniej schabowych niż ja. Jadają teraz inne rzeczy. I tak to wygląda. Ale ja nie słyszałem, żeby pan Rafał Trzaskowski, jeszcze raz powie, zabraniał komukolwiek jedzenia mięsa. Jeśli pan redaktor ma ochotę zjeść 6 schabowych, niech pan sobie idzie do sklepu, kupi, czy do restauracji i zje te 6 schabowych. A nie opowiada, że panu ktoś zabrania te schabowe jeść. Będzie pan mógł jeść schabowych, do kiedy pan będzie chciał. Kiedy będzie mnie stać, bo może wprowadzone zostanie dodatkowe jakieś opodatkowanie, wyższe ceny. A zwracając do transportu, panie redaktorze, to pan pewnie jeździ po świecie, więc jeździ pan pewnie po różnych dużych miastach europejskich, światowych. I nie wiem, czy nie zauważył pan, ale od wielu lat już, wielu lat, w tychże miastach jest zakaz wjazdu samochodów o dużej emisji CO2 do centrów miast. Robią to w tych miastach coś żeby nie mieć smogu w tych miastach. Robią to dlatego, żeby nie było tak zanieczyszczonego powietrza, jak w miastach polskich, bo nie wiem, czy pan też wie o tym, że w 10 najbardziej zanieczyszczonych miast powietrza w miastach na świecie jest chyba 5 czy 6 miast polskich. A wie pan dlaczego? Miasta duże powinny zabezpieczyć transport, swoim mieszkańcom w taki sposób, żeby ci mieszkańcy nie chcieli nawet używać swoich własnych samochodów, tylko woleli jeździć transportem publicznym, bo to jest ekologiczne i tańsze dla nich. Tak to musi być zrobione. I pan mówi pewnie o tym raporcie, który został zrobiony przez tą organizację dla prawie 100 europejskich miast. I myślę, że ten raport pokazuje przyszłość świata. Przyszłość świata, który mówi o tym, nie produkujmy 100 ubrań dla jednego człowieka, bo jeśli wyprodukujemy 10 bardzo dobrych ubrań o lepszej jakości niż teraz produkowanych, to jemu to w zupełności wystarczy na jeden rok. Nie produkujmy 100 kilogramów złej jakości mięsa szprycowanego wodą i różnymi antybiotykami, tylko wyprodukujmy połowę tego mięsa o wiele lepszej jakości i dajmy ludziom go zjeść i wtedy ludzie będą sobie wybierali, jakie chcą zjeść te mięso. Jakoś mnie to nie uspokaja, ale może Andrzej Kosztowniak uspokoja, ma to przypomnę inne zdanie na ten temat. Przekazujemy głos panu posłowi Kosztowniakowi. Ostatnia kwestia. Pamięta pan, jak kilka lat temu... Teraz stawiamy kropkę, panie pośle, i przekazujemy pana koledze. Pamiętacie państwo, jak zabroniono palić w restauracjach? Jak wszyscy mówili, Boże, zabraniano nam palić w restauracjach. Zmieniamy, proszę pana, gościa. Teraz Andrzej Kosztowniak. Nawet panowie nie wyobrażacie, żeby można było zapalić w restauracji. Platforma Obywatelska, przegracie ze schabowym. Przegracie też nie, za rządem, który sami wprowadzacie. Ja myślę, że Rafał Trzaskowski, to mówi z pozycji byłego samorządowca, byłego prezydenta miasta, powinien przede wszystkim zająć się i swoją uwagę, swoją siłę, intelekt powinien zaangażować w to, aby to, co warszawiacy po sobie pozostawiają, myślę, choćby w ściekach nie wpływało do Wisły. Bo przypomnę, że to nie jest wartość tylko i wyłącznie warszawiaków. Rozumiem, że pana miasto 100% to zabezpieczy. Więc panie, spokojnie, dużo lepiej jak Warszawa. Jeżeli pan, panie pośle, mówi o tym, że Rafał Trzaskowski będzie próbował zmieniać świat, to myślę, że od tego powinien rozpocząć. Jeżeli mówi o zmianie procesów, i to zarówno tych globalnych w sensie środowiskowym, od tego powinien zacząć. Jeżeli to robi. Mówimy, jeżeli o tym, no to nieźle mu wychodzi. Proszę bliżej się zapoznać z tym tematem, to jest wręcz wstydliwe na całym świecie, bo pozostawiamy, nie chcę powiedzieć, to co powinno być przetworzone, zostaje wpuszczane do Wisły. Ale nie tyle o Rafale Trzaskowskim. Rzeczywiście jest tak, że jedna organizacja, w której jest zrzeszona Warszawa, C40, rekomenduje rozstrzygnięcie, abyśmy ograniczyli drastycznie mięso, nabiał, samochody, ubrania. I w tym jest również Rafał Trzaskowski. Słyszeliśmy wszyscy w
telewizji możemy to zobaczyć. Rafał Trzaskowski mówi jednoznacznie. Wygramy wybory, szybciej przeprowadzimy te procesy. Ja sobie zadaję pytanie. Obok tego, że już przestaniemy jeść w ogóle to mięso, zniszczymy tak na dobrą sprawę połowę światowej gospodarki. Bo panie pośle, ale przede wszystkim rozwalimy sobie gospodarstwo. Patrząc na pana i przyglądając się sobie i również panu redaktorowi, powiem jasno. Większość naszego życia kręci się wokół jedzenia. Czy państwo naprawdę tego nie dostrzegacie, że zniszczenie połowy światowej gospodarki doprowadziłoby do procesów, które najprawdopodobniej w żaden sposób nie byłyby kontrolowane? A zapytam o tą odzież. Bo wczoraj mnie o to pytano. Proszę mi powiedzieć, czy te 8 sztuk odzieży, czy Rafał Trzaskowski, czy jego koledzy mogliby nam odpowiedzieć. Wchodzi również bielizna, skarpety. Bo ludzie na ulicy pytają, czy te 8 sztuk to będą skarpety liczone podwójnie, czy jako para. Czy również bielizna osobista. Ale ma pan, panie pośle, takie wrażenie, bo już musimy kończyć. Proszę państwa, ludzie z tego się w otwarty sposób śmieją. Jest to traktowane póki co żartobliwie, ale pamiętajmy o tym, że doprowadzenie do sytuacji, którą państwo proponujecie, zniszczy gigantyczną ilość światowej gospodarki, a nie przedstawiacie żadnej alternatywy w stosunku do tego, co chcecie zniszczyć. Proponujecie tak naprawdę rewolucję. Która może. Tak, taką samą, jak było zastąpienie maszyn parowych nowoczesnymi. Tylko panie pośle, a nie tylko powiedzieć, że coś trzeba. Świat idzie do przodu, wy jesteście niestety hamulcowymi. Jeżeli chodzi o rewolucję, bo to już podsumowując tą dyskusję. Wydaje, że macie rację, dlatego że coś powiecie. To mi to rację. Bardziej. Przedstawcie alternatywę ku temu. Mi to bardziej przypomina tą rewolucję, którą przeprowadził na przykład Stalin na Ukrainie w latach 1928-37, znacząco zmniejszył emisję dwutlenku węgla, a potem zmniejszał emisję dwutlenku węgla wśród Polaków mieszkających w ZSRR. Prawie milion osób odeszło. I tutaj podobne pomysły. Ja nie chcę, panie redaktorze, używać tutaj ciężkich słów, ale to, co pan teraz zrobił, te porównanie, to wie pan, to ja nie wiem, czy to się nie zahacza o sprawę sądową jakąś. Wie pan, naprawdę, niech pan się wycofa z tych słów. To ja, nie opowiada. To ja proponuję, żebyście się państwo wycofali z rewolucji, bo pan mi to opowiada. Co pan chce powiedzieć? Stajecie się państwo partią antydemokratyczną przez propozycje, które przedkładacie. Chcecie jest za wszelką cenę ograniczyć wolność człowieka. Partią opozycją demokratyczną. Już ale dawno to, że sobie tak wmawiacie, to nie znaczy, że tak jest. Te propozycje i programy, które chcecie wprowadzać, w sposób ewidentny będą ograniczać ludzką wolność. Stajecie się państwo partią antydemokratyczną. Nic, żadnemu czy Polakowi i Polce nie będzie niczego zabrania. Tu stawiamy, proszę państwa, kropkę. Zobaczymy, jak będzie w przyszłości. No, pytanie, który Rafał Trzaskowski jest prawdziwy, czy ten, który po angielsku mówi do swoich sponsorów i rozmówców, że tutaj jak tylko będzie Platforma miała władzę, to wprowadzą tą rewolucję, czy ten, który po polsku do Polaków mówi, że w ogóle nie przejmujcie się, nie ma sprawy. Nie wiemy, sprawa jest zawieszona. Artur Łącki, Koalicja Obywatelska i Andrzej Kosztowniak, Prawo i Sprawiedliwość byli naszymi gośćmi, a to było Potrójne Espresso. Dziękuję panom. Bardzo dziękujemy. A my za moment o sprawie ochrony zabytków, proszę państwa, niezwykle ważna rzecz. Polska straciła ogromny majątek. No i teraz staramy się każdą część jego ratować. Michał Laszczkowski z Narodowego Instytutu Konserwacji Zabytków, ale też o nowych technologiach w tej konserwacji. Będziemy o tym wszystkim mówić za moment.